Dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar. A teraz zrobiła się moda, jak widzicie, na samochody z USA. To i Mavcar coś ściągnął z Utah, tam gdzie mieszka Vitor Schruta. Ale coś, co nie mogę sobie odpuścić, nie kupić. Jest to Passat P5 po liftingu 2003 albo drugi rok. Waszym ulubionym 1.8 turbo i nietypowo jak na USA. Jest to wóz w manualu, 150 koni, każdy motor zna. Przebieg według mnie bardzo niewielki, bo 77 tysięcy mil i około wychodzi to 123 tysięcy na kilometry. Ciekawa historia się dość wierzy z tym samochodem. Ogólnie samochód ma tylko takie tablice założone tutaj do filmu, a pochodzi z Niemiec. Historia wygląda tak, że po prostu ktoś tak bardzo kochał tego pasacika, że kupując go po prostu w USA i przeprowadzając się chyba na studia tutaj albo z rodziną do Niemiec, zabrał go ze sobą. Rozsądne podejście, bo tutaj w Europie serwisowanie takiego wozu jest, powiem wam, bezproblemowe. Są jakieś tam wpisy, oczywiście w książce serwisowej pojedyncze, to wam pokażę. A tutaj z tyłu macie nawet taką wielką, prawie plastikową nalepkę dealera. U nas się wkleja taką małą szybę. Oni tutaj was zawalili Stolmana praktycznie, żebyście wiedzieli, skąd ten wóz jest. Blacharsko ładny, jak na ten 2.3 czy 2.2 rok, czyli na 21-22 lata. Jak widzicie, lekkie, prezentuje się fajnie, jakaś miotka ryska się znajdzie. Ale technicznie wóz bez zarzutu ładnie nagina. Motor pracuje dobrze, klimatyzacja jest sprawna. No i ma taki fajny grafitowy, czy tam ciemno-srebrny lakier, opony uniwersalne, więc na razie nie trzeba tego ruszać. No i z cech zewnętrznych macie takie amerykańskim stylu oczywiście obrysówki przód, tył. No i jeszcze ma u góry szyberdaszek i nie pamiętam, czy w tym roku już miały dwa normalne lusterka, bo tak to pamiętacie, że pasy, jak spojrzycie od niego tutaj na przód, jedno było lewe, było mniejsze, a prawe było większe. Tu już jest tak, jak powinno być symetrycznie. Jeszcze jak widać są przeciwgielne. No i chyba to by było tyle. Nie wiem, czy to jakiś halnaj, czy coś, bo ma srebrne listewki. Ale Passatów było dużo różnych odmian. Potrafiły być bardzo biedne. Ten ma wszystko, co potrzeba. Zaraz wam opowiem o wnętrzu. No bo o takiej stylistyce i o technologii Passatów nie będę się rozpisywał, znaczy rozwodził tutaj w filmie, bo każdy to zna, każdy o tym wszystko powiedział, ale ten akurat jest taki, który już bym się nigdy nie powtórzył i chciałem go przede wszystkim mieć. No i też ze względu na ten motor, 1.8 turbo nadaje się do gazu i wiele osób naprawdę szuka tego w bardzo różnych modelach, takie jak w Audi czy nawet w Seacie. Dobra, to papiery, jak widzicie, w 2008 już był w Niemczech, gdzie tutaj miał po prostu zrobiony jakiś serwis, a jednak data pierwszej stacji 2003 to nie kilometry, tylko mile, jeździł tym pan James G. Black. No i tutaj książka serwisowa, jak wygląda Passata B5 z USA. Oto tak, tak samo jest ten wpis, co tutaj miałem tutaj. No i widzicie, gdzie był kupiony od dealera w Winna, Virginia. Stolman, to co wam pokazywałem oczywiście z tyłu, no i tu macie też instrukcję, oczywiście tam było to bardziej serwisowane, bo mają krótsze terminy interwałów wymiany różnych, ale wnętrze bardzo podobne do po prostu standardowego Passata. Tu macie szyberdaszek, fotele w białym welurku, przyjemnym podłokietnik, dwa miejsca na kubek, oczywiście ręczny, manualna skrzynia biegów, tu macie sprawną klimatyzację i podgrzewane fotele i radio, które, powiem wam szczerze, Mochanie, odlatuje. Jeszcze takiego radia nie widziałem w Passacie. Widziałem różne, miałem ich bardzo dużo, przeważnie wyglądały inaczej. To jest dość nietypowe, bo macie kasetkę i płytkę. Na środku wycznik w milach, ale wiem, że da się to chyba wagiem zmienić, żeby wam pokazywało tutaj komputer i kilometry. Komputer pokładowy, proszę, jakiś czas jazdy. No i cóż, tu macie jeszcze bardzo ważną rzecz, czyli tempomat, łącznik świateł, elektryczne lusterka. Kiera wygląda nieźle, niezużyta mocno, prezentuje się tak. Co jeszcze? Z tyłu macie ważna rzecz, ISOFIX-a, te dwie kropki, co tam sobie widzicie. No i jeszcze mój fotel, też ładny, niezużyty. Wygląda to przyzwoicie, przyciski również. I ogólnie standardowo Passat, na szczęście schowek jest nieurwany, co często w nich bywa. Najważniejsze, że to działa i reszta wyposażenia
również. Cóż, o pasaciku to wszystko. Jak film Wam się podobał, to łapka w górę, ewentualnie subskrypcja. Macie pytania, to komentarz albo moje media społecznościowe. Też pytania Wasze przyjmą, takie jak Facebook i Instagram, jest to Mavkar Auta. No i pamiętajcie, wszystkie auta u mnie są opłacone. Nie macie auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę Wam go zawieźć na lawecie. Tutaj niestety ten samochód nie mogę wystawić gwarancji z powyżej 20 lat, ale tak jak mówiłem, często mało osób się to decyduje, bo jest to dość duży procent wartości pojazdu. Ale pamiętajcie, że mogę Wam również takiego poszukać na zamówienie, jeżeli ten z filmu się po prostu sprzedał. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.